Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Na test przyjechał do mnie odkurzacz automatyczny, a w zasadzie robot o nazwie Symbo Laserbot 750, który poza funkcją odkurzania ma też funkcję mopowania, czyli zmywania na mokro podłogi. W zestawie otrzymujemy odkurzacz automatyczny Symbo Laserbot 750, ale także otrzymujemy stację ładującą, którą kładziemy na podłodze i do której samoczynnie nasz odkurzacz wraca, gdy zakończy odkurzanie. Otrzymujemy także pojemnik na wodę razem ze specjalnymi tkaninami, które służą do mopowania. Specjalny pędzelek do czyszczenia obudowy, filtra oraz zbiornika na odpady, a także szczoteczki, dwie w zapasie i zasilacz, dzięki czemu oczywiście możemy ładować nasze urządzenie. Przy czym urządzenie ładuje się automatycznie w stacji ładującej i nie musimy kompletnie nic robić. W zestawie mamy dodatkową tkaninę do mopowania, specjalne sączki oraz taśmę magnetyczną, którą możemy położyć na podłodze i nasz odkurzacz nie będzie przejeżdżać przez tą taśmę, czyli wydzielimy specjalne miejsca. Odkurzacz prezentuje się bardzo ładnie, jest w dwóch wersjach, białej i czarnej. W zestawie mamy szczegółową instrukcję obsługi na temat naszego urządzenia oraz elementów dodatkowych, które są w zestawie oraz dodatkowo szczegółową specyfikację naszego urządzenia. Specyfikacja techniczna daje nam wszystkie te parametry, które są istotne przy wyborze tego typu sprzętu. Mamy tutaj dużą siłę ssania, 2150 paskali, dzięki czemu odkurzacz daje sobie radę z kurzem, z różnego rodzaju okruchami, na przykład chleba, czy innymi zabrudzeniami, które na podłodze się znajdują. W instrukcji znajdziemy różne inne dodatkowe informacje, rozwiązania problemów, dzięki czemu bez problemu poradzimy sobie z obsługą naszego sprzętu. Dodatkowo szybki przewodnik pokazuje nam krok po kroku, co mamy zrobić, aby nasze urządzenie uruchomić, podłączyć do ładowania, podłączyć do sieci Wi-Fi w naszym mieszkaniu oraz jak zainstalować aplikację, dzięki której będziemy mogli wygodnie sterować naszym odkurzaczem przez internet z dowolnego miejsca na świecie. Odkurzacz ma przycisk z przodu, który służy do parowania naszego urządzenia z siecią Wi-Fi, ale także do włączania naszego urządzenia bez aplikacji. Od spodu urządzenia podłączamy dwie szczotki z czterech, które są w komplecie, a następnie zgodnie z instrukcją, która znajduje się na pojemniku na odpady, możemy zweryfikować, czy wszystko jest w porządku, czyli otwieramy nasz pojemnik, sprawdzamy, czy filtr jest na swoim miejscu, czy wszystko jest ok. Filtr HEPA, jaki tutaj się znajduje, daje nam to, co jest bardzo istotne, szczególnie dla alergików, czyli czyste powietrze wylatujące z naszego odkurzacza. Filtr jest zbudowany z dwóch warstw, jednej warstwy siatki, a następnie filtra HEPA, tak więc mamy pewność, że powietrze wydobywające się z tylnej części naszego odkurzacza jest czyste, a zarazem bezpieczne dla alergików. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób uruchomić urządzenie. Po pierwsze podłączamy stację ładującą do zasilania, następnie przechylamy nasz odkurzacz do góry, tak żebyśmy mogli bez problemu nacisnąć przycisk włączający znajdujący się pod naszym urządzeniem, a następnie przysuwamy odkurzacz do stacji ładującej i automatycznie akumulator będzie ładowany. Tak wygląda cały komplet. Zanim zabierzemy się za konfigurację aplikacji i wszystkie inne czynności, zostawmy odkurzacz w ładowaniu, aż pojawi się niebieska lampka, która będzie informować, że mamy w 100% naładowany akumulator. Jeżeli już będziemy gotowi, wchodzimy do sklepu Google Play lub App Store w naszym smartfonie lub tablecie i pobieramy aplikację Symbo Home Orange. Aplikacja jest bardzo prosta w użytkowaniu, wystarczy zarejestrować swoje nowe konto, podać adres e-mail, następnie zalogować się, a następnie zweryfikować nazwę naszej sieci Wi-Fi w mieszkaniu i taką też nazwę sieci wybrać w aplikacji, gdy będziemy dodawać nasze urządzenie. Uwaga! Nasz odkurzacz pracuje tylko z siecią 2,4 GHz Wi-Fi. Jeżeli użytkujemy 5 GHz, nie będzie współpracował. Zgodnie z informacją w aplikacji, jak tutaj możecie zauważyć, musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk Clean wciśnięty przez 5 sekund. Jeżeli to zrobimy, to w aplikacji wpisujemy hasło do naszej sieci Wi-Fi w naszym mieszkaniu, a następnie wchodzimy w ustawienia sieciowe naszego smartfona lub tableta, w ustawienia sieci Wi-Fi, czyli bezprzewodowej, i zmieniamy sieć, do której się łączymy, na sieć Symbo Laserbot. Nasz smartfon czy też tablet podłączy się do sieci generowanej przez nasz odkurzacz automatyczny i automatycznie
Tutaj aplikacja przez tą sieć Wi-Fi do odkurzacza prześle konfigurację sieciową do naszego routera w mieszkaniu, dzięki czemu nasz router od tego momentu będzie wiedział, jak połączyć się do internetu przez nasz router, będzie wiedział, jaka jest nazwa sieci oraz hasło, dzięki czemu będziemy mogli zdalnie przez internet lub przez Wi-Fi w naszym mieszkaniu połączyć się do naszego odkurzacza w dowolnej chwili. Operacja parowania urządzenia z internetem jest jednorazowa tylko na początku. Gdy już nasz odkurzacz połączy się do internetu, wystarczy, że w aplikacji Symbo Home Orange, którą zainstalowaliśmy wcześniej, zalogujemy się do naszego konta i będziemy mogli już obsługiwać nasz odkurzacz za pomocą właśnie tej aplikacji. Obsługa jest banalnie prosta. Zobaczcie, od razu mamy nasz odkurzacz i główny ekran, który służy do tego, abyśmy mogli zobaczyć, co z odkurzaczem się dzieje. Na początku, zanim pokażę Wam, w jaki sposób uruchomić urządzenie za pomocą aplikacji, pokażę Wam interfejs. Przejdźmy sobie do ustawień. W ustawieniach możemy ustawić czas, czyli różne harmonogramy, żeby o różnej godzinie, o różnej minucie, oczywiście nasz odkurzacz w kolejnych dniach, czy też w dowolnych dniach przez nas ustawionych, automatycznie ruszył i zaczął sprzątać zgodnie z ustawieniami w aplikacji. Czyli jeżeli zostawimy w aplikacji tryb na przykład Turbo, Eco lub Normal, to odkurzacz będzie wykorzystywał te parametry i tak będzie odkurzał całe nasze mieszkanie zgodnie ze zmapowanym naszym mieszkaniem. Tak więc tutaj nie ma żadnego problemu. Można ustawić kilka harmonogramów, na przykład ja mam taki, że o 9 rano w dni robocze odkurzacz sobie sam odkurza mieszkanie całkowicie. Tak więc jest to bardzo fajne. Dodatkowo możemy przejrzeć statystyki, zapisy odkurzania naszego odkurzacza, co umożliwi nam kontrolę, weryfikację pracy naszego odkurzacza w różne dni, jeżeli będzie to komuś przydatne. Dodatkowo widzimy, ile metrów kwadratowych zostało oczyszczone podczas danego procesu odkurzania. Inne opcje ustawień w naszej aplikacji umożliwiają nam zmianę języka naszej aplikacji. Dodatkowo możemy skonfigurować tutaj głośność komunikatów głosowych tego urządzenia. Dodatkowo możemy wybrać urządzenie, ponieważ możemy mieć kilka odkurzaczy na przykład w naszym mieszkaniu, w naszym domu. Możemy ustawić kalibrację żyroskopu. Warto to zrobić, gdy pierwszy raz będziemy nasze urządzenie dopiero konfigurować i dopiero rozpoczynamy obsługę naszego sprzętu, tak aby idealnie współpracował z płaską podłogą i świetnie sobie radził z różnego rodzaju przeszkodami czy też nierównościami. Inne opcje, jakie są dostępne w ustawieniach, to na przykład konfiguracja sieci. Gdybyśmy chcieli podłączyć nasz odkurzacz do innej sieci Wi-Fi w innym mieszkaniu, w innym miejscu. Mamy też oczywiście różnego rodzaju informacje na temat aplikacji, wsparcie techniczne, ale także mamy pomoc, w której mamy sporo pytań i odpowiedzi, czyli takie FAQ, z którego możemy skorzystać, jeżeli będziemy mieli jakiś problem, a problemów być nie powinno. Jednak zawsze coś może się zdarzyć. Wszystko to jest przydatne w języku polskim, jeżeli chodzi o zapoznanie się ze sprzętem, z jego obsługą, tak więc myślę, że to jest na solidny plus, bo nie wszystkie aplikacje, nie wszystkich producentów są w języku polskim i są tak szczegółowo opisane, co zasługuje na pochwałę z mojej strony na pewno. Pokażę Wam teraz różne tryby, różne funkcje odkurzacza Symbo LaserBot 750, które są w aplikacji. Przejdźmy do głównego okna i na dolnej belce mamy taką opcję jak normalny, eco lub turbo. To są trzy tryby pracy odkurzacza. Eco to jest najcichsza praca odkurzacza, ale najsłabiej ciągnie, a turbo to oczywiście najgłośniejsza i oczywiście najbardziej wydajna opcja wciągania zabrudzeń. Jeżeli klikniemy opcję więcej na dole w menu, mamy tutaj sporo różnych funkcji, które możemy wykorzystać. Jedną z nich jest tryb cichy. Tryb cichy możemy włączyć lub wyłączyć. Jeżeli włączymy ten tryb cichy, to tak jak tutaj widzicie, od godziny 22 do 7 robota nie będzie słychać, czyli będzie po prostu cichutki. Jeżeli chodzi o kwestie dodatkowych opcji, jakie tutaj widzicie, mamy uaktualnij taką opcję, czyli możemy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania do naszego robota, czyli naszego odkurzacza. W dolnym lewym rogu widzimy taką opcję odświeżyć mapę. Jeżeli tą opcję wykorzystamy, to zresetujemy, czyli wyczyścimy pamięć naszego odkurzacza i gdy włączymy kompletne czyszczenie, klikając przycisk zacznij, nasz odkurzacz rozpocznie pełne mapowanie, czyli skanowanie laserowe naszego całego mieszkania, dzięki czemu zapamięta mapę całego mieszkania, całej powierzchni, do której tylko będzie mógł dotrzeć. Taka operacja, w zależności oczywiście od metrażu, może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut, tak więc musimy
uzbroić się w cierpliwość i najlepiej pozbyć się wszystkich elementów, które znajdują się na podłodze, jakieś zabawki, jakieś dywaniki takie, które są miękkie w toalecie czy w innych miejscach, tak żeby odkurzacz bez problemu wszędzie mógł się dostać. Teraz widzimy na ekranie głównym aplikacji, mimo że odkurzacz ruszył, że jeszcze żadnej mapy nie ma, ale po chwili widzimy już pierwsze obrazy skanowania za pomocą laseru, który znajduje się w górnej części naszego odkurzacza. Laserowe mapowanie jest bardzo szczegółowe, jak widzicie. Odkurzacz porusza się, a my już po około 50 minutach, ja tu troszeczkę przyspieszyłem, widzimy cały układ mieszkania, czyli wszystkie pomieszczenia. Na niebiesko widzimy wszystkie miejsca, gdzie udało mu się odkurzyć, a na biało miejsca zeskanowane, ale nie mógł odkurzać się tam dostać, bo jakieś przeszkody były, na przykład nogi od krzeseł, ewentualnie jakiś na przykład koc czy coś, czego po prostu nie usunęliśmy, a zagradzało po prostu przejazd. Odkurzacz świetnie sobie poradzi w wąskich przestrzeniach, co pokażę Wam w teście w tym filmie, tak więc oglądajcie do końca, ale przestrzeń wjazdu musi być taka jak szerokość odkurzacza plus około 5 cm, to już powinno w pełni wystarczyć. Zresztą zobaczcie cały film, a będziecie widzieć, jak sobie radzi. Gdy odkurzacz zakończy odkurzanie, sam wróci z dowolnego miejsca w naszym mieszkaniu do stacji ładowania, tylko musimy zachować zgodnie z instrukcją obsługi ważne parametry. Stacja ładowania powinna mieć w prawo i w lewo pół metra wolnej przestrzeni oraz 1 metr na wprost, tak żeby odkurzacz bez problemu mógł trafić do stacji ładującej. Jak podjedzie tyłem, tak jak widzicie, automatycznie to rozpoczyna się jego ładowanie i widzimy prawą ikonkę u góry z prawej strony, że trwa ładowanie. Jak możecie zaobserwować urządzenie tego typu, jak odkurzacz automatyczny, czyli w zasadzie robot, jest to urządzenie bardzo praktyczne do mieszkania czy też domu. Urządzenie możemy zaprogramować, żeby o danej godzinie, w danym dniu, czy też w danych godzinach, w danych dniach, po prostu automatycznie rozpoczynało proces odkurzania. I to jest bardzo fajne, nie ma nas w domu, w ogóle o tym nie myślimy, odkurzacz wyjedzie ze stacji ładującej, w pełni naładowany, rozpocznie odkurzanie, wróci samodzielnie do stacji ładowania, sam się naładuje i z naszej strony kompletnie nic nie musimy robić poza tym, aby raz na jakiś czas opróżnić pojemnik na odpady, który znajduje się od spodu naszego odkurzacza. I to jest w zasadzie tylko tyle, co jest od nas oczekiwane względem użytkowania tego odkurzacza automatycznego Symbo LaserBot 750. Konkurencyjne rozwiązania mają turbo szczotki, czyli specjalne wałki od spodu odkurzacza, które oczywiście dają lepszy efekt podczas odkurzania wykładzin różnego rodzaju dywanów, ale trzeba te szczotki raz na jakiś czas wyciągać, czyścić z włosów, które się tam zawijają lub różnych tkanin. Tutaj tego problemu nie ma. Stąd też dla mnie jest to mega praktyczne i bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. W ogóle nie muszę się tym odkurzaczem zajmować, nie muszę wyciągać rolki, turboszczotki, czyścić jej z włosów, co zajmuje trochę czasu, trzeba odkurzacz odłożyć, na bok postawić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w ogóle nie ma tego problemu. Oczywiście rozumiem, że mógłbym uzyskać lepsze wyniki w odkurzaniu wykładzin, gdybym tę rolkę, turboszczotkę miał od spodu, ale powiem Wam szczerze, wolę jej nie mieć, niż ją mieć, a przez to w ogóle się odkurzaczem nie przejmować, jedynie opróżniać zbiorniczek od spodu, co jest bardzo, bardzo wygodne. Czy się z tym zgodzicie, czy też nie? Czekam na Wasze opinie, szczególnie osób, które tego typu odkurzacze różnych producentów posiadają. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ja ten odkurzacz testowałem bardzo, w cudzysłowie, ekstremalnie, czyli chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście czujniki spełniają swoją rolę. Od spodu tego odkurzacza mamy 4 czujniki na podczerwień, które weryfikują, czy pod odkurzaczem znajduje się powierzchnia, po której może bezpiecznie się poruszać. Te 4 czujniki, które tutaj widzicie, są bardzo ważne, jeżeli chodzi o samodzielną jazdę odkurzacza w miejscu, gdzie możemy mieć jakieś na przykład schodki. Jeżeli mamy na przykład schody, to odkurzacz zatrzyma się i na pewno nam nie spadnie, nie zjedzie nam po tych schodkach, nie uszkodzi się. Tak więc ja przetestowałem to bardzo dokładnie na stole, który jest śliski, biały i nie ma tutaj żadnego problemu. Następnie przetestowałem jeszcze odkurzacz na czarnej powierzchni, ponieważ otrzymałem
pytania, uwagi na temat tego, żeby sprawdzić, jak odkurzacz zachowuje się na czarnych przestrzeniach, powierzchniach, takich jak na przykład tutaj mata czarna. Czy w ogóle ruszy z miejsca i będzie pracował, czy też nie? Bo niektóre odkurzacze mają problem z czarną powierzchnią. Oczywiście ten także może mieć z jakimiś powierzchniami problem, ale ja tu zweryfikowałem sobie na czarnej takiej macie biurowej, jak tutaj widzicie, bez najmniejszego problemu odkurzacz rozpoznaje, a w zasadzie czujniki, i bez problemu sobie pracuje. Dodatkowo wykonałem taki trochę niezbyt profesjonalny test, ale na czarnej, bawełnianej, czystej, wyprasowanej koszulce, żeby zweryfikować, czy ruszy. Chodziło mi o to, aby dokładnie zweryfikować działanie tych czujników, ponieważ były pytania, tak więc ja też chcę mieć 100% pewności, czy to wszystko działa, i tutaj nie ma żadnego problemu, czujniki podczerwieni, cztery znajdujące się pod odkurzaczem działają rewelacyjnie. A teraz czas na testy. Testy trochę przesadzone, ale wiem, że lepiej przesadzić w teście, przynajmniej wiem, że docenicie to bardziej, niż jeżeli położę tutaj jakieś dwa kłaczki i trochę kurzu i zobaczycie, że to pięknie wciąga. Ja tutaj rozsypałem kawę, cukier, różnego rodzaju na przykład karmę dla kota, jakieś makarony, tak żeby było tego i dużo, żeby szybko filtr się ewentualnie zapchał. Włączyłem tryb turbo i chcę po prostu Wam pokazać, jak to wygląda w takich ekstremalnych sytuacjach, których w domu po prostu mieć nie będziecie. Bo tak naprawdę automatycznie, gdy odkurzacz będzie pracował, to on nie będzie jechał cały czas prosto, ale będzie zakręcał, wracał i będzie miał większe pole manewru, aby wciągnąć drobne przedmioty takie jak cukier, mąka, okruchy z chleba i tym podobne. Ale zrobiłem taki właśnie test, żebyście widzieli, jak to wygląda naprawdę, a nie w reklamie telewizyjnej. Odkurzacz, zobaczcie, poradził sobie bez problemu z takimi rzeczami jak cukier, mimo że tylko troszeczkę tutaj przejechał jeden raz, ale chcę, żebyście widzieli, jeszcze raz powtarzam, jak to wygląda w takiej ekstremalnej sytuacji. Zobaczcie, wyciągnijmy sobie zbiornik, jak widzicie, samo wyjęcie zbiornika jest mega proste i wystarczy jedna ręka. Wyciągnijmy sobie zbiornik i wysypmy wszystko, co ten odkurzacz zebrał w tym prostym pasku teraz po pierwszym przejeździe. W moim przypadku, jak sobie to oceniam, bo już znam ten odkurzacz, to jestem w 100% przekonany, że jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli oglądałbym ten film z Waszej pozycji, to powiedziałbym tak: o, słabo odkurza, nie, on nie wciągnął tu cukru. Ale zwróćcie uwagę, co trochę go zablokowało. Ten taki dosyć ciężki i duży makaron, tak jak tutaj widzicie, który no po prostu nie wejdzie do tego odkurzacza. Jest to dosyć ciężkie i jest po prostu dosyć duży, więc tutaj on po prostu sobie nie da rady, ten odkurzacz, z takim makaronem, który tutaj zablokował przepływ, a tylko raz odkurzacz przejechał. Mimo wszystko, jak podejmiemy sobie tutaj taką krótką analizę, tak jak teraz właśnie Wam mówię, no to oceniam wciąganie tego odkurzacza bardzo dobrze, ponieważ na co dzień, gdy odkurzacz sobie pracuje automatycznie i było po prostu troszeczkę kurzu, troszeczkę zabrudzenia, czy to z blatu kuchennego, odkurzacz ze wszystkim sobie radzi. To, co tutaj widzicie, to już jest mocno przesadzony mój test, ale po prostu uznałem, że albo testujemy to porządnie i sprawdzamy, jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć różnego rodzaju produkty, albo nie. Teraz automatycznie odkurzacz nie będzie pracował. Ja sobie wykorzystuję tutaj taką funkcję ręcznej obsługi po to, aby troszeczkę się poruszyć do przodu, do tyłu, troszeczkę zmienić kierunek, tak aby zasymulować automatyczne działanie. Nie chciałem włączać teraz automatycznego odkurzania, bo zanim dojechałby tutaj w te wszystkie miejsca, oczywiście mógłbym ustawić specjalną strefę, ograniczyć ewentualnie wirtualnymi ścianami i tak dalej, ale w ten sposób najszybciej jestem w stanie Wam pokazać, jak sobie z tym wszystkim radzi. I zobaczcie, odkurzacz, gdy sobie przejedzie te dwa razy w jedną, w drugą stronę, poodkurza, to nawet radzi sobie z tymi większymi przedmiotami. No może nie z makaronem, ale jak widzicie, z tym wszystkim, co nie wciągnął za pierwszym razem, bez problemu potem sobie radzi i jak sami widzicie, jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, więc nie brakuje mi tutaj elektroszczotki od spodu. Efekty odkurzania, sami widzicie, są naprawdę bardzo dobre. Jeszcze raz teraz wyciągniemy sobie pojemnik, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Specjalnie nic tutaj nie przyspieszam, nic tutaj nie przycinam, żebyście widzieli, jak to wygląda. I wszystko to, co mówię, od razu Wam mówię, że jest uczciwe, nikt nie płaci tutaj za jakieś pozytywne opinie. Mówię Wam to, co widzę po już prawie tygodniu czasu odkurzania, testowania tego sprzętu. Ten test, który widzicie, jest no nieprawdziwy. W normalnym mieszkaniu, w domu, takiego w cudzysłowie syfu nie macie, prawda? No i nikt takiego nie ma. Ale nawet jeżeli byście mieli troszeczkę rozsypanego czegoś, a nawet więcej, odkurzacz sobie z tym poradzi. Jak widzicie, no po prostu sobie poradzi. Jeżeli coś zostawi, no to będą to jakieś większe rzeczy, które spokojnie
palcami podniesiemy i po prostu wrzucimy do kosza na śmieci. Jeżeli chodzi o ten pojemnik, który tutaj macie, wygoda obsługi tego odkurzacza, czyli wyjmowanie tego pojemnika, wytrzepywanie do kosza na śmieci jest moim zdaniem bardzo duża. Sami widzicie, jedną ręką można to wszystko obsługiwać. Ok, zobaczmy, co tutaj wciągnął. Teraz przejechał sobie dwa razy w tę i we w tę. I jak widzicie, karma dla kota bez problemu została wciągnięta, cukier, kawa. I w mojej ocenie są to naprawdę bardzo dobre wyniki. Postanowiłem, że zrobimy oczywiście jeszcze test na dywanie. Rozsypałem kawę, cukier i oczywiście karmę dla kota. I z cukrem jako jedynym najlepiej sobie nie radzi. Cukier wysypany, jak widzicie, jeszcze zostaje, mimo dwóch przejazdów odkurzacza i wykorzystania trybu turbo oraz dodatkowo opróżnienia zbiornika na czysto. Tak więc ten test, jaki jest tutaj przeprowadzany w efekcie wizualnym, gdy patrzymy, no nie jest najlepszy. Ale powiedzmy sobie szczerze, kto wysypuje cukier w takiej ilości na dywanie i oczekuje tego, że będzie to wszystko odkurzane? No nikt, no to jest taki test mocno syntetyczny, taki, żeby tylko zweryfikować, jak to wygląda. W normalnym cyklu codziennym, jeżeli się zastanowimy, to jeżeli chodzi o nasze wykładziny, dywany, to oczywiście co my tutaj mamy? Trochę piachu, trochę kurzu i tyle. Ewentualnie jakieś roztocze, alergeny, cokolwiek tam w tym dywanie jest. Ale nikt nie wysypuje tak cukru. A nawet jeżeli wysypiemy, to jeżeli odkurzacz przejedzie na przykład jeden czy dwa cykle odkurzania, to efekt moim zdaniem jest zadowalający, ale nie jest bardzo dobry. Tak więc głównie ten odkurzacz zalecałbym do podłóg twardych, takich jak panele, kafelki i tym podobne, ale jeżeli mamy dywany, to zauważyłem jedną pozytywną rzecz względem tego odkurzacza, który nie ma turboszczotki od spodu, takiej, że ta turboszczotka nie będzie uszkadzać nam materiału, z którego jest zbudowany nasz dywan czy też wykładzina. Po prostu nie będzie nam tam psuł włókien zewnętrznych, które znajdują się u góry. Taką opinię otrzymałem od jednego znajomego, który powiedział, że w sumie to może być bardzo dobre rozwiązanie, bo jego odkurzacz z turboszczotką troszeczkę zaciąga materiał i ten dywan już troszeczkę wygląda taki jak szczotkowany mocną szczotką. Nie wiem, czy to jest akurat solidny plus czy zaleta, czy też wada, to już sami możecie ocenić, ale w mojej ocenie nie jest źle, jest dobrze, jednak oczywiście, jeżeli byłaby większa moc ssania, byłoby lepiej. Ale jeżeli chodzi o turboszczotkę, wolałbym jej nie mieć, bo wszystkie włókna, włosy, cokolwiek byłoby na naszej wykładzinie czy dywanie, musielibyśmy się tego pozbywać i częstokroć jest to kilkukrotnie w miesiącu, raz na tydzień, gdzie tą szczotkę po prostu wyciągać powinniśmy i oczyścić z włosów, bo jeżeli tego nie robimy, to oczywiście skuteczność takiej turboszczotki maleje, a dodatkowo jest oczywiście bardziej obciążony silnik i bateria krócej działa, więc w mojej ocenie to rozwiązanie w tym odkurzaczu Symbo LaserBot jest bardzo dobre. No dobra, przejdźmy do testu mopowania. Zbiornik na wodę uzupełniliśmy oczywiście wodą zgodnie z instrukcją, nałożyliśmy tkaninę i całość nakładamy na tylną część pod odkurzaczem. Następnie w aplikacji włączymy tryb mopowania i zobaczycie, jaki jest efekt. Jak widzicie, ta tkanina już jest mokra w takich dwóch miejscach, czyli tam, gdzie mamy takie specjalne elementy białe, które nazywają się sączkami. To są takie dwa białe elementy wymienne, w zestawie mamy około 10 sztuk, możemy wszystkie elementy, akcesoria eksploatacyjne do tego odkurzacza dokupić na stronie www.robotworld.pl. Tak więc to taka informacja dodatkowa, taka mała dygresja, żebyście mieli pewność, że ten odkurzacz ma pełne wsparcie serwisowe oraz wszystkie elementy można dokupić. Ale wracając, te sączki powodują, że woda z tego zbiornika jest przefiltrowana i w kontrolowany sposób dostaje się do tkaniny, do tej włókniny, do tej mikrofibry i nie ma żadnych jakichś takich obaw, że zalejemy sobie podłogę. No dobra, włączyliśmy sobie tryb mopowania, czyli po prostu zmywania na mokro naszej podłogi, czyli odkurzacz w jednym momencie nam odkurza, a zostawia oczywiście taki ślad mokrej podłogi, czyli swoim ciężarem dociska sobie tą tkaninę, no i nam mopuje podłogę. Jedno co zauważyłem, to rzeczywiście dziwny jest ten tryb działania, taki bardziej mopowy, co to znaczy? Taki, że odkurzacz jak pracuje, to on sobie tak się porusza do przodu, do tyłu w niektórych momentach, tak jakbyśmy mopem ruszali w prawo, lewo, w prawo, lewo. No ale ja nie będę używał tego trybu, uczciwie Wam powiem, mnie to nie przypadło do gustu, jeżeli chcę umyć podłogę, to biorę po prostu zwykłego mopa i jadę całą podłogę bardzo porządnie, tak żeby nie było żadnych zabrudzeń. Raczej ja nie jestem zwolennikiem, żeby odkurzacz automatyczny pełnił funkcję do mopowania, bo ta tkanina po pierwsze będzie się
się szybko brudzić i z czasem, jeżeli powierzchnia jest większa, będzie zostawiać więcej takich śladów, zabrudzeń, niż to jest tego warte. Tak więc fajna funkcja, ciekawa, ale nie dla mnie, nie wiem jaka jest Wasza opinia. Chętnie poczytam, co uważacie na temat funkcji mopowania w odkurzaczach automatycznych. Może jesteście tego zwolennikami i w niektórych sytuacjach jest to po prostu super, ale w mojej ocenie nie jest to chyba nikomu potrzebne, bo tak naprawdę będziemy musieli się tylko więcej zajmować swoim odkurzaczem, nalewać wodę, czyścić sobie tą tkaninę, wsadzać, ściągać, zakładać ten zbiornik na wodę. Myślę, że to jest akurat nie to, czego ja oczekuję. Ja oczekuję od odkurzacza automatycznego tego, żeby się nim kompletnie nie zajmować, a jedyna moja czynność, jaka z takim odkurzaczem powinna być realizowana, to po prostu wyciągać zbiornik szybko, opróżnić i włożyć z powrotem i odkurzacz ma automatycznie sam odkurzać, sam wracać do bazy ładującej, sam się ładować i to powinno tak być. To jest moja ocena, nie wiem jaka jest Wasza, tak więc tutaj jeżeli chodzi o odkurzacz Symbol Acerbot 750, jestem pod bardzo dużym i pozytywnym wrażeniem. Zobaczcie, jak działa teraz ta taśma magnetyczna. Oczywiście można ją przykleić na taśmie dwustronnej, można ją położyć, bardziej wyrównać, ale ja tutaj ją położyłem tak prosto z krążka, jak ona jest w zestawie i wystarczy, że włączymy odkurzanie, a nasz odkurzacz będzie do niej dojeżdżał, ale nie będzie przez nią przejeżdżał. Tak więc ta funkcja pełniona jest tutaj bardzo dobrze przez tą taśmę. Możemy ją na stałe sobie przyczepić gdzieś albo tylko w danym momencie, gdy jest taka potrzeba i na przykład ograniczyć naszemu odkurzaczowi wyjeżdżanie czy wjeżdżanie do jakiegoś pomieszczenia, czy też żeby na przykład nie wjeżdżał pod choinkę, czy też pod różne inne miejsca, gdzie być może mamy jakieś kwiatki, być może mamy jakieś zwierzątka, być może mamy cokolwiek, tak więc możemy to wykorzystać. Mamy taką fajną funkcję narożniki. Ta funkcja w aplikacji powoduje, że odkurzacz będzie odkurzał tylko narożniki naszego mieszkania, naszego pomieszczenia. Tutaj akurat jesteśmy tylko w toalecie, więc odkurzacz, ja przyspieszyłem czterokrotnie, tak więc to tak szybko odkurzacz nie jeździ normalnie, ale chcę Wam pokazać, o co chodzi. W tej funkcji odkurzacz tylko i wyłącznie odkurza narożniki, czyli tam, gdzie najczęściej różnego rodzaju sierść od kota, jakieś różne zakurzenia występują, czyli odkurzacz, jak widzicie, pojechał tylko i wyłącznie dookoła w tym pomieszczeniu, bo nie mógł wyjechać, jak widzicie, taśma magnetyczna mu blokuje i się zatrzymuje, zakończył swoje odkurzanie. Tak więc możemy wykorzystać też taką funkcję. Gdy będziemy mieli zmapowane całe mieszkanie, to całe mieszkanie w ten sam sposób właśnie przejedzie, czyli wnętrz, pokoi, pomieszczeń nie będzie czyścił, a tylko i wyłącznie narożniki. Mamy też taką funkcję jak spirala, szczególnie przydatne, gdy mamy taką dużą powierzchnię, na przykład duży salon. O co tu chodzi? Chodzi o to, że nasz odkurzacz będzie od środka tak się rozkręcał. Zobaczcie, od zwykłego obrotu będzie robił coraz większe obroty, podobnie jak robią różnego rodzaju takie kosiarki nawet automatyczne, na przykład na boiskach, może nie na boiskach, ale na różnych przestrzeniach i tną trawę w taki spiralny sposób. Tak więc to jest taka dosyć ciekawa funkcja. Jak widzicie, mamy tutaj dosyć bogate funkcje, możemy wykorzystać. Mamy też opcję lokalizacja, która jest dosyć ciekawa, bo pozwala nam zlokalizować nasz odkurzacz. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę, że komunikacja w smartfonie z naszym odkurzaczem nie jest przez sieć Wi-Fi, a przez sieć LTE, czyli sieć mobilną, czyli po prostu przez internet. I cała komunikacja jest bardzo szybka, łącznie z trybem obsługi ręcznej, gdzie możemy bawić się naszym odkurzaczem, czyli wysterować go, gdzie chcemy, żeby odkurzał, ale także możemy się, no może nie jest to zalecane, ale możemy się po prostu pobawić naszym odkurzaczem, z naszym zwierzakiem, z naszym kotem, czy też psem, jeżeli chcemy te nasze zwierzaki rozruszać, ale za bardzo ich oczywiście nie denerwować. Ale jak widzicie, możemy bardzo szybko, precyzyjnie przez internet sterować naszym odkurzaczem, łącznie ze skanowaniem laserowym, czyli widzimy w jakim pomieszczeniu, w którym miejscu ten odkurzacz się znajduje. To jest naprawdę bardzo fajna funkcja. W każdym momencie możemy kliknąć ładowanie i odkurzacz po prostu z dowolnego miejsca w naszym mieszkaniu przyjedzie do swojej bazy i zacznie się ładować. Tak więc jak widzicie, jest to naprawdę, naprawdę bardzo w porządku odkurzacz. A teraz wykonamy test hałasu odkurzacza w trzech trybach. Producent deklaruje, że odkurzacz nie przekroczy poziomu hałasu 68 dB i sprawdzimy to w trzech opcjach. Tryb Eco, jak widzicie, generuje tutaj około 60 dB, tryb Normal powyżej 60 dB, a tryb, który jest nazywany Turbo, czyli najmocniejszy, najgłośniejszy, łącznie z oczywiście całą mechaniką pracy naszego odkurzacza, generuje hałas poniżej 68 dB.
Moi drodzy, czas na podsumowanie testu odkurzacza Symbo LaserBot 750, który testuję bardzo szczegółowo, jak widzieliście, i nie będzie tutaj żadnej ściemy w tym, co mówię. Najważniejsze plusy to wydajny akumulator o pojemności 5200 mAh. To wystarcza na około 2-2,5 godziny działania odkurzacza non-stop, w zależności oczywiście od trybu wybranego, Eco, Normal, Turbo, ale co bardzo istotne, automatycznie odkurzacz jedzie do bazy się naładować i dokończy odkurzanie, gdyby na przykład przestrzeń była bardzo duża, a odkurzacz po prostu miałby już trochę rozładowaną baterię. Tak więc samo czynnie wróci na miejsce, gdzie zaprzestał odkurzania i dokończy swoje odkurzanie. To jest solidna zaleta tego odkurzacza. Niczym nie musimy się przejmować. Jeżeli chodzi o laserową nawigację, to widzieliście na nawigacji, która była pokazana w naszej aplikacji. Wszystko precyzyjnie jest mapowane, ściany, przedmioty. To jest naprawdę solidny plus. Brak turboszczotki i takiego wałka, który od spodu może nam przyspieszyć czy ułatwić czyszczenie powierzchni, z jednej strony jest plusem, dla mnie ogromnym, bo nie trzeba go wyjmować, oczyszczać dodatkowo, co też, jak pewnie zauważyliście w swoich odkurzaczach z turboszczotkami, dowolnych odkurzaczach, to jest problematyczne, bo nawija się tam dużo włosów, tkanin i trzeba to po prostu dodatkowo czyścić ręcznie, a to akurat nie jest czymś, co jest moim marzeniem, tak więc tu tego problemu w ogóle nie ma. Mamy tu funkcję mapowania, która dla mnie jest mało użyteczna, ale jest. Mamy czujniki podczerwieni, ultradźwiękowe, mamy dodatkowo taki pięciopunktowy odbój, taki duży zderzak, który dokładnie, precyzyjnie informuje odkurzacz, jaka jest przeszkoda i w którą stronę ma się poruszać. Tak więc to też jest plus. No i aplikacja w języku polskim, bardzo łatwe sterowanie przez internet, przez sieć Wi-Fi, jakkolwiek z dowolnego miejsca na świecie możemy kontrolować nasz odkurzacz. A teraz czas na minusy, jakie zanotowałem podczas swoich testów, więc po kolei. Pierwszy z minusów to brak w aplikacji Symbo Home Orange opcji zapamiętywania różnych pięter. Jeżeli mamy na przykład dom 2-3-piętrowy i każde z tych pięter chcielibyśmy zeskanować osobno i zapamiętać, to tego zrobić nie możemy. Jeżeli na przykład chcemy, to oczywiście możemy odkurzacz przenieść wyżej, niżej i bez problemu możemy zmapować osobno dane piętro razem z odkurzaniem w jednym, ale jeżeli chcielibyśmy tutaj mieć zapamiętane te mapy, no to niestety na chwilę obecną nie ma takiej opcji w aplikacji. Być może będzie w aktualizacji. Druga sprawa, brak synchronizacji z Google Assistant i Amazon Alexa, tak więc nie możemy odkurzacza uruchomić za pomocą na przykład Google Home, Amazon Alexa i tym podobne. Głosowo oczywiście. Następna rzecz, nie radzi sobie z dywanikami podłogowymi, które są takie mięciutkie w toalecie. Jeżeli takowe mamy, to odkurzacz po prostu nie podjedzie pod nie, tylko będzie je przesuwał, będzie je mocno przesuwał w róg, co z jednej strony jest dobre, ale z drugiej strony może być dla nas niewygodne. Tak więc na podłogach albo musimy mieć dywaniki takie twarde, które się nie zaginają i odkurzacz pod nie podjedzie, albo po prostu ich nie wykorzystywać, lub też wykluczyć dane pomieszczenie za pomocą na przykład obszarów, czy też za pomocą wirtualnych ścian, albo na przykład taśmy magnetycznej i w ten sposób odkurzacz w dane miejsca nie będzie jeździł. Mamy kilka opcji, więc nie ma tu żadnego problemu. Ewentualnie po prostu możemy zamknąć drzwi do toalety i tyle. Podsumowując mój test odkurzacza Symbo LaserBot 750, który możecie kupić za około 2,5 tysiąca złotych w sklepie internetowym www.robotworld.pl, z którego do mnie dotarł na szczegółowe testy, mogę Wam powiedzieć jedno. Odkurzacz jest godny uwagi. Godny uwagi. Widzieliście dokładnie, jak to wygląda nawet w ekstremalnych testach i wychodzi to naprawdę dobrze. Oczywiście nie radzi sobie z nienormalnymi sytuacjami, jak jakiś tam wielki makaron, czy też na przykład duże ilości cukru w dywanie, ale są to sytuacje nienormalne i na co dzień niewystępujące w naszych mieszkaniach, a o to chodzi z takiego typu sprzętem, żeby na co dzień sobie radził i codziennie, gdy nas na przykład nie ma w mieszkaniu, automatycznie startował, odkurzał, a gdy my przychodzimy do domu, ma być cisza i już poodkurzane. I ten odkurzacz radzi sobie z tym, co jest najważniejsze, rewelacyjnie i nie mamy tutaj żadnych problemów, że musimy co chwilę ingerować w odkurzacz, czyścić wałek, czy też turboszczotkę, co też występuje jako problem w niektórych konstrukcjach konkurencyjnych i być może wiecie, o co mi chodzi. Tutaj jedynie przejmujemy się tym, aby oczywiście opróżnić pojemnik i wyczyścić filtr za pomocą szczoteczki. Reszta wykonywana jest automatycznie, od ładowania, przyjazdu, wyjazdu i wszystko możemy skonfigurować automatycznie, jak widzieliście na filmie. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten długi film Was nie zdenerwował, że jest aż taki długi, ale chciałem Wam przedstawić wszystko bardzo uczciwie, bardzo dokładnie, abyście mogli zobaczyć, jak to jest naprawdę, a nie gdzieś w reklamach telewizyjnych.
telewizyjnych, internetowych, gdzie oczywiście wszystko wciągane jest super, no bo zazwyczaj są to jakieś kłębki leciutkiego kurzu i jakieś tam ewentualnie okruchy leciutkiego chlebka czy coś w ten deseń. U mnie tego nie ma, ma być uczciwie, tak więc widzicie, jak to wygląda. Ja polecam to urządzenie bez dwóch zdań. Dlaczego? Bo nie dość, że testuję, używam, to i będę używał i nie spakuję do torby, nie spakuję do pudła, bo po prostu to urządzenie się sprawdziło w moim mieszkaniu i ocenia to bardzo dobrze, czy to ja, czy to moja córka, czy to moja żona. Oczywiście funkcji mopowania używać nie będziemy, ale odkurzacz będzie działał bez problemu i Wam też polecić mogę to urządzenie bez dwóch zdań. Dziękuję Wam za uwagę, dajcie znać, co myślicie na temat tego sprzętu, zastosowanych technologii, braku wałka, turboszczotki, no i oczywiście wyników moich testów, tak jak widzieliście, oraz funkcjonalności w aplikacji. Moim zdaniem wszystko jest naprawdę świetnie tutaj spasowane, przemyślane i odkurzacz spełnia swoją rolę. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym teście ciekawego urządzenia. Cześć!